Hej, hej, dzień dobry, witajcie serdecznie na moim kanale, z tej strony Beata i witam się z Wami w kolejnym odcinku z serii Styl. Ostatnio powiem szczerze, że tych odcinków było dużo, dużo mniej ze względu na to, że jakoś tak miałam natchnienie na kręcenie vlogów i to też ostatnio mogliście znaleźć u mnie na kanale. Aczkolwiek postanowiłam dzisiaj właśnie nagrać ten odcinek, ponieważ powiem szczerze, że przez te kilka lat, jak prowadzę swój kanał na YouTubie, to nigdy takiego odcinka nie nagrałam. Aczkolwiek przymierzałam się do niego kilkukrotnie, natomiast stwierdziłam, że no przecież ja nie mam dużej kolekcji, no to po co tutaj pokazywać. Ale chodzi tutaj jednak nie o ilość, ale o jakość. I myślę, że w tym momencie moja kolekcja torebek, myślę, że możemy to w ten sposób nazwać, jest już na tyle jakby pełna, że jestem gotowa na to, żeby pokazać Wam po kolei i omówić wszystkie torebki, które znajdują się w mojej garderobie. Zaczniemy sobie od pierwszej mojej markowej torebki, bo powiem szczerze, że to wszystko zmieniło. Pierwszą swoją markową torebkę dostałam od szefowej jako premię, jako bonus za dobrą sprzedaż. Ja wcześniej pracowałam jako EU Account Manager i zajmowałam się rynkiem europejskim dla amerykańskiej firmy. Miałam fajną sprzedaż. Moja szefowa wiedziała, jak bardzo kocham markowe rzeczy, natomiast nigdy wcześniej markowej torebki sobie nie kupiłam. I w sumie to od tego się zaczęło. W związku z tym, że ja dużo podróżowałam, potrzebowałam dużej torebki, w której zmieści się wszystko. I takim oto sposobem stałam się posiadaczką pierwszej torebki od Louis Vuitton. Ja ją tutaj mam na displayu, w środku jest karton, żeby ona sobie po prostu stała i była sztywna. Natomiast domyślałam się, o co chodzi, ponieważ moja bezpośrednia przełożona, jakoś tak dyskutowałyśmy sobie o torebkach, ona pamiętam wtedy kupowała sobie Chanelkę Classic Flap, no ale to w ogóle była inna bajka dla mnie. Po prostu nie myślałam o markowych torebkach, że mogę sobie na nie pozwolić. No i wypytywała mnie, czy lubię torebki Louis Vuitton. Myślę, że chciała mi kupić na Warfula. No ale wiedziała, że dla mnie najważniejsze jest to, żeby miał zamek, ponieważ ja bardzo dużo wówczas podróżowałam, latałam samolotem, no po prostu byłam wiecznie w podróży i nie wyobrażałam sobie mieć takiego Neverfulla, który będzie otwarty. Dlatego dziewczyny wybrały dla mnie tą Palermo i to jest model, który nie jest już produkowany. Czekaj, ja tutaj chyba wyjmę ten kartonik. To jest model, który nie jest już produkowany, ale ta torebka, słuchajcie, nie dość, że zwiedziła pół świata, to po prostu jest kawał historii, uwielbiam ją i bardzo często zabieram ją ze sobą w podróż, właśnie dlatego, że tutaj zmieścimy laptop, zmieścimy wszystko, wiecie jak to jest, kiedy się podróżuje, laptop, skarpetki, kosmetyczka, szczotka, po prostu wszystko pomieści, także... No, to jest moja pierwsza markowa torebka i od niej się tak naprawdę wszystko zaczęło. Pozbyłam się tak naprawdę torebek, które no, były gorszej jakości i postanowiłam, że... Znaczy, to może nie było tak, że ja sobie postanowiłam, okej, odtąd tutaj wszystkie torebki będę kupowała tylko markowe. Nie, to była moja pierwsza torebka i drugą torebkę kupiłam dopiero po kilku latach, ale no, byłam z niej bardzo dumna. I cały czas jestem i nie wyobrażam sobie jej sprzedać, to jest po prostu torebka bardzo uniwersalna i zastanawiam się, słuchajcie, czemu wycofali ją z produkcji, bo wydaje mi się, że naprawdę jest bardzo wszechstronna, no i co najważniejsze ma ten zamek, bo no nie wiem, ja sobie nie wyobrażałam, żeby jeździć gdzieś z torebką i mieć wszystko na wierzchu, dokumenty, telefony i tak dalej, więc ten zamek dla mnie to był kluczowy. Także idziemy sobie w porządku chronologicznym i to jest moja druga torebka markowa, którą kupiłam sobie na 30 urodziny, znaczy ja kupiłam sobie, to był prezent ode mnie i od męża i to jest w Celine Phantom. Te torebki oglądałam u Kardashianek i zawsze mi się one podobały. Natomiast bardzo spontaniczna decyzja, wybrałam Phantom zamiast tej klasycznej Luggage i żałuję. I naprawdę żałowałam, ponieważ stwierdziłam sobie tym razem, że tamtą torebkę wzięłam, która musi mieć zamek, więc tutaj może nie będzie to potrzebne, dam radę. I powiem szczerze, że faktycznie to, jak ona jest pojemna, sprawia, że to jest druga moja torebka na podróż. I tylko i wyłącznie dlatego się jej nie pozbyłam, gdyż ona po prostu pomieści wiele. Natomiast ten drugi model Luggage ma zamek, ona jest troszeczkę mniejsza. No nie wiem, dla mnie one są po prostu, słuchajcie, przepiękne te torebki i one teraz jakby... No, nie są zbyt popularne, natomiast ja osobiście uwielbiam w ogóle torebki Celine, uważam, że są przepiękne, także to jest moja druga markowa torebka w kolorze czarnym. I chciałabym napomknąć o jednej bardzo ważnej kwestii, gdyż
No ta torebka, słuchajcie, to nie był przemyślany zakup. Pomimo tego, że pojechałam po nią specjalnie do Berlina, to pojechałam do sklepu Chanel, żeby kupić klasyczną Classic Flap, natomiast cena mnie po prostu zaskoczyła. To nie były takie czasy, tak jak teraz, że wszędzie są ceny tych torebek znane. Po prostu pojechałam do Berlina, do sklepu Chanel weszłam, był Classic Flap, chciałam torebkę small albo medium, ale kiedy zobaczyłam cenę, to się po prostu przeraziłam i stwierdziłam, że no za to można mieć samochód, więc stwierdziłam, że nie, 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 bez sensu. Podjechaliśmy do KDW, poszłam do sklepu Celiny, gdyż ja, tak jak powiedziałam, bardzo mi się podobały te torebki, ten luggage, to była druga na mojej liście. I w sumie nie wiem, co mnie skusiło, że wybrałam tą Phantom. Teraz z pewnością bym brała tą drugą z zamkiem troszeczkę mniejszą, ale i tak mam do niej sentyment. No i korzystam z niej cały czas, po prostu, tak jak powiedziałam, jak przeważnie jak gdzieś jadę i podróżuję. Także ona sobie leży grzecznie, także zobaczcie, jak ona jest wielka i pojemna. Ale tak, generalnie jadąc na zakupy po torebkę, to najlepiej dowiedzieć się, jaka jest cena, jaki mamy budżet i nie ma co kupować tak na szybkiego, bo na przykład ta torebka, którą chcieliśmy, była niedostępna. Także powiem szczerze, no myślę, że to był, nie mogę powiedzieć nieudany zakup, no ale mogło być lepiej, zdecydowanie wolałabym Classic Flap trochę dołożyć teraz, bo wiem, jak bardzo torebki Chanel powędrowały w górę i z pewnością bym na tym nie straciła, a te torebki Celine na przykład bardzo i to bardzo straciły na wartości, więc po prostu nie wyobrażam sobie jej sprzedawać, gdyż no, dostałabym za nią może 1/5 ceny, bez sensu. Następna moja torebka jest to Gucci Camera Bag w kolorze beżowym. I tą torebkę kupiłam w Witkacu wraz z mężem. To był chyba nawet prezent na Dzień Kobiet. Tak, Dzień Kobiet i moje imieniny od męża. Byliśmy jakoś na wycieczce w Warszawie i powiem szczerze, że cały czas z niej korzystam. Ona też ma naprawdę x lat, nie wiem, z 10, 8, no z 8 na pewno. Bardzo ją lubię. Słuchajcie, ona jest naprawdę poręczna. Chusteczki, wszędzie mam chusteczki. Bardzo jest poręczna i dokupiłam sobie do niej takie klapeczki Rockstar od Valentino. Patrzę, gdzie je mam. Udało mi się dostać w identycznym, słuchajcie, kolorze, więc tak naprawdę to jest taki mój zestaw na wyjście. Jak gdzieś wychodzę, potrzebuję małej torebeczki, nie czarnej, to wówczas sięgam po ten zestaw i myślę, że wbrew pozorom on jest taki bardzo klasyczny, ponadczasowy i no i nie nudzi mi się. Ponieważ kiedy mi się to logo opatrzyło, to ja tak naprawdę przeważnie tą torebkę noszę w ten sposób, że ją biorę w rękę i tutaj odwracam tą stroną, nie ma żadnego logo, trzymam ją w ręku albo zawieszam na ramię. Druga moja torebka od Louis Vuitton, to było moje marzenie. Pochette Métisse, ona wyprzedawała się jak ciepłe bułki i nie można było jej nigdzie dostać. Ja długo, długo o niej marzyłam, polowałam na nią, aż pewnego razu, nie pamiętam, czy to z jakiegoś ogłoszenia, czy z jakiejś grupy sprzedażowej. Generalnie odkupiłam tą torebkę second hand, z drugiej ręki i nie żałuję. Zapłaciłam troszeczkę mniej, aczkolwiek bardzo podobną kwotę jak w sklepie, ale nie żałuję, ponieważ ona po prostu była wyprzedana wszędzie. To jest taka listonoszka i ja tą torebkę no, nosiłam praktycznie wszędzie. Cały czas ją uwielbiam, bardzo często po nią sięgam. Jest mega pojemna, ma tutaj kilka przegródek, torba na zakupy, gumy, bilety parkingowe. Ja często na przykład jak jestem gdzieś w perfumerii, to wrzucam te karteczki spryskane perfumami, więc każda torebka mi pachnie jakoś wyjątkowo. Co tam, jakieś dwie dyszki. Generalnie to jest torebka bardzo, bardzo wszechstronna. Możemy ją nosić w ten sposób, tutaj za rączkę i ta rączka jest wykonana ze skóry i tak jak wiecie, po tym widać bardzo często torebki, które są podrabiane, ponieważ ta skóra jest bardzo taka blada i ona nigdy nie ciemnieje. Naturalna skóra, ona zawsze ciemnieje. No i jest już taka trochę strana, no widać, ta torebka, słuchajcie, była tak często używana, jest kochana i jeśli chodzi o mnie, o torebki, to wcale nie obchodzę się z nimi jak z jajkiem. Uważam, że torebka jest do tego, żeby ją nosić i często spotykam się z tym, że ktoś pisze mi, no dobra, ale ona się porysowała, a tutaj masz ryskę. Albo ktoś na przykład bardzo przeżywa to, że kupił torebkę i jest już gdzieś tam rysa.
Uważam, że to jest znak tego, że ta torebka była noszona i to jest normalne, i to są normalne ślady zużycia i ja absolutnie się takimi rzeczami nie przejmuję, no chyba, że faktycznie to wpływa na wygląd i coś się po prostu, no wygląda to po prostu źle, ale no, tak jak mówię, ta rączka jest już znoszona, ta skóra jest taka ciemniejsza, zarówno w tej, jak i w mojej Palermo te rączki są naprawdę, no widać, że noszone. Oczywiście można to oddać do odświeżenia, ale ja tak naprawdę tego nie chcę. Mi się podoba to, że widać, że tą torebkę mam już tyle lat, cały czas ją noszę i wcale nie potrzebuję odświeżenia. Także to był naprawdę jeden z takich fajniejszych zakupów. To była moja ukochana torebka i przez wiele lat była moją ulubioną torebką, najczęściej noszoną. Kolejna torebka jest od YSL i to jest torebka, której nazwy też już nie pamiętam. Ona już nie jest w sprzedaży. Ja kupiłam ją w okazyjnej cenie, ona była przeceniona chyba 40%. Pojechałam do Saint Laurent, żeby kupić sac de jour. Natomiast ta no, była dużo, dużo, dużo tańsza od sac de jour. I stwierdziłam, że ma podobny kształt, ma piękny beżowy kolor. I wcale nie muszę mieć sac de jour, bo powiem szczerze, że torebka sac de jour długo była moim marzeniem i chciałam właśnie taką mieć w kolorze beżowym, bo brakowało beżowej torebki mi takiej do noszenia na co dzień, no i zdecydowałam się na tą. Tutaj ona w środku również jest bardzo pojemna, ma jedną przegródkę, drugą przegródkę, trzecią tutaj na takie mniejsze karty, jak również z przodu, zobaczcie, ma tutaj taką saszetkę, do której możemy coś schować i sobie tutaj trzymać. Ja powiem szczerze, że jak noszę tą torebkę w ten sposób, no to nic tutaj nie chowam, ponieważ no wbrew pozorom łatwo to wyjąć i nie wiem, może zostać skradzione, na przykład jeżeli byśmy tu trzymały pieniądze albo kluczyki do samochodu, ale na przykład korzystam z tej saszetki, jak na przykład mam ze sobą inną torebkę i potrzebuję coś zabrać, wtedy ona się fajnie sprawdza. Natomiast tutaj wydaje mi się, że to fajnie ze sobą wygląda. I powiem szczerze, że ta torebka chyba na równi z Pochette Métis, albo i nawet nie, częściej ją nosiłam. To jest torebka najbardziej wszechstronna w mojej szafie. Ona zarówno była noszona do jeansów, do wszystkiego, do sukienek, na wyjścia. Oh my god, ile ta torebka przeszła. Słuchajcie, no i no nie mogłam się przyczepić. Oprócz tego, że jest trochę brudna, musiałabym ją przetrzeć. No, wygląda rewelacyjnie, a ma też kupę lat, także bardzo, bardzo lubię tą torebkę i tak jak możecie zwrócić uwagę, że ja raczej staram się, żeby te torebki nie miały takich wielkich logo. Tak jak tutaj na przykład mamy tylko delikatny napis Saint Laurent, który już prawie się zmył, ale tutaj jest taki fajny detal w postaci takiego małego, dyskretnego logo. Oczywiście nie mówię o Louis Vuitton, no bo wiadomo, ten canvas, ja powiem szczerze, że to płótno canvas w Louis Vuitton wyjątkowo mi się podoba i akurat to jest wyjątek. Natomiast w pozostałych torebkach staram się, żeby to logo było raczej niewidoczne, żeby ta torebka wręcz nie krzyczała, o, jestem markowa. Ale generalnie sama osobiście bardzo lubię markowe torebki i z taką torebką czuję się naprawdę fajnie. Kolejna moja torebka to jest Peekaboo od Fendi. Tą torebkę kupiliśmy na moje urodziny we Włoszech. To było naprawdę cudowne przeżycie, ponieważ wchodząc do flagowego sklepu w Rzymie, zaproszono mnie na lampkę szampana, oprowadzono mnie po tym całym sklepie, tam u góry jest taka sala, z której spotykają się projektanci, gdzie są wypuszczane najnowsze kolekcje, no generalnie potraktowano nas bardzo po królewsku i mega, mega to było miłe. No i wówczas wybrałam sobie Peekaboo w kolorze czarnym. W sumie wiedziałam, że chcę tą torebkę, natomiast zastanawiałam się, czy wziąć beżową, czy czarną i wybór padł na czarny, gdyż w tamtym momencie po prostu beżową miałam tą drugą. I ta torebka, no po prostu też ją kochałam, uwielbiałam i nosiłam praktycznie non-stop do momentu, kiedy się nie zorientowałam, że ta skóra jest bardzo i to bardzo delikatna i już na samym początku pozdzierałam te rogi. No i wówczas przestałam ją nosić na co dzień, zaczęłam po prostu zwracać bardziej uwagę na to, żeby po prostu się mocno nie poniszczyła i zaczęłam ją traktować jako torebkę wieczorową. Czy bym kupiła ją jeszcze raz? Zdecydowanie, jest po prostu przepiękna, cały czas marzy mi się jeszcze taka w kolorze beżowym od tylu lat. One delikatnie mają tutaj to zapięcie inne, jest podobny model, jest taki i bardzo zbliżony i obydwie są po prostu przepiękne i te odcienie beżu w Fendi są po prostu doskonałe. Także Peekaboo z jednej strony ma dużą
tutaj kieszonkę, z drugiej również dużą, ma również pasek, więc tak naprawdę często nosiłam ją na ramieniu, aczkolwiek ten pasek jest dość cienki, więc jak napakowałam do tej torebki, bo wbrew pozorom ona jest, to jest chyba model mini, jest niby mini, ale tak naprawdę jest mega pakowna, także tą torebkę przywiozłam z Włoch jako pamiątkę i uwielbiam i też z pewnością się jej nigdy nie pozbędę, bo myślę, że jest taka klasyczna, ponadczasowa, bardzo uniwersalna, po prostu pasuje do wszystkiego. Tylko jeśli się zastanawiacie, rekomendowałabym zwrócić uwagę na rodzaj skóry, jaki wybieracie. Ja mam tutaj chyba delikatną skórkę cielęcą, więc jeżeli chcecie na przykład torebkę nosić na co dzień, nie chcecie za bardzo zwracać uwagi na to, czy ona się po prostu nie zniszczy, no to wówczas bym wzięła tą skórę taką z kropeczkami. Nie mam teraz słowa, ale wiecie, o co mi chodzi. Grain leather. Także to jest moja peekaboo. Uwielbiam. Następna moja markowa torebka to jest torebka Marcy od Chloe. Chciałam powiedzieć, że kupiłam ją w KDW, ale chyba w KDW nie było tego koloru jakoś i chyba zamawiałam przez internet. Powiem szczerze, dokładnie nie pamiętam historii tej torebki, ale również torebka kochana, noszona wielokrotnie i tak naprawdę do niedawna była noszona również jako taka torebka wakacyjna, kiedy wychodziłam gdzieś na wycieczki. Po prostu była mega wygodna, przewieszałam przez ramię. Troszeczkę taka w stylu, bym powiedziała, boho, ale bardzo i to bardzo podobał mi się ten brązowy kolor skóry. Takiej torebki brakowało mi wcześniej. No i ponownie jest torebka pakowna. Różne rzeczy można znaleźć w kobiecej torebce, aczkolwiek ja się staram przeważnie opróżniać torebki. Natomiast takie pojedyncze rzeczy właśnie typu chusteczki, typu produkty higieniczne zostawiam, no bo wiecie, nigdy nie wiadomo. Także to jest taka torebka do noszenia na co dzień. Bardzo fajna, one wbrew pozorom nie są, nie należą do tych najdroższych. I generalnie torebki Chloe mi się mega podobają, zawsze mi się podobały te pierwsze klasyczne style i one są w sprzedaży już od wielu, wielu lat i myślę, że nigdzie się nie wybierają. Ta torebka, myślę, że jest to wisienka na torcie, to jest jedna z piękniejszych torebek, chyba najpiękniejsza w mojej kolekcji i to jest torebka, którą kupiłam w outlecie we Włoszech na wakacjach. Po prostu pojechaliśmy pooglądać, może coś fajnego mi się uda trafić i udało mi się. Uważam, że to jest naprawdę wyjątkowa torebka. Wykonana jest ona z takiego płótna. Jest to torebka Valentino oczywiście. Czarny paseczek, przyznam się szczerze, że wolałabym, żeby ten pasek był brązowy, gdyż latem jednak częściej zakładam rzeczy w kolorze brązowym, ale to nie szkodzi. Dokupiłam sobie klapki właśnie również z taką kombinacją, gdzie jest płótno i jest czarna skóra, więc one świetnie współgrają ze sobą. I tą torebkę wbrew pozorom, mimo tego, że ona jest po prostu taka piękna i aż się prosi o cudowną torebkę, to słuchajcie, w zeszłym roku ja ją miałam na wycieczce w Wenecji i miałam na sobie białą koszulę lnianą, białe lniane spodenki oraz sandały w takim kolorze i powiem szczerze, że naprawdę zwracała ona bardzo uwagę. Po prostu torebka jest przepiękna, wiem, że wielu z Was również się podoba. Niejednokrotnie dostawałam wiadomości z pytaniem, Beata, czy sprzedasz tą torebkę, kiedy sprzedasz i generalnie bardzo Wam się również podoba. Ojejku, nawet klucze mam zapasowe. No myślałam, że są w szufladzie, także piękna torebka, można ten pasek sobie odpiąć, natomiast co mi się podoba, fajnie, że tutaj dodali taki element właśnie łańcuszka, w kolorze złotym, a nie tylko, tak jak przy mojej Fendi jest ten cienki czarny pasek, więc on tak nadaje elegancji tej torebce. Natomiast myślę, że na takie wieczorowe wyjście to śmiało można odpiąć ten paseczek i mamy tylko taką torebkę do ręki. No powiem szczerze, że naprawdę był to mega traf. Cudowna. Kolejna moja torebka to jest Manhattan od Saint Laurent i ponownie, słuchajcie, pojechałam w końcu, stwierdziłam, że to już jest ten moment, kiedy kupię tą sac de jour. I zobaczcie, z czym ja wyszłam. Aczkolwiek najpierw zamówiłam sac de jour w kolorze brązowym, ale to totalnie nie był mój odcień. Jakiś taki był chłodny. Jakiś taki chłodny był ten odcień. Totalnie mi on się nie podobał. Nagrywałam tutaj we vlogu, więc jakby te osoby, które mnie śledzą na bieżąco, to mogły widzieć czas, kiedy kupiłam tą torebkę w kolorze brązowym. Odesłałam ją z powrotem i zamówiłam tą.
ponieważ bardzo podobało mi się to połączenie złotego. Myślę, że swoim wyglądem bardzo przypomina torebki Hermes, natomiast one są już ceny naprawdę tak kolosalne, że na chwilę obecną uważam to za niedorzeczne, dlatego znalazłam zastępstwo w postaci tej torebki Manhattan. Jedynie co mogę powiedzieć to tak, skóra jest bardzo delikatna, więc się rysuje dla tych osób, którym to przeszkadza. No i nie ma zamka, aczkolwiek tutaj w momencie, kiedy ją zapniemy, to ona się zwęża i praktycznie ciężko włożyć tam rękę, więc jakby jest bezpiecznie. Natomiast ja przeważnie noszę ją w ten sposób i generalnie bardzo lubię tą torebkę, ponieważ pasuje ponownie do wszystkiego. Nie ma tutaj świecącego wielkiego logo, czarna skóra, no i oczywiście złote okucia, które dla mnie są obowiązkowe, gdyż srebra po prostu nie noszę. No i również w torebkach zawsze staram się o to, żeby były złote. I już ostatnia moja markowa torebka, to jest nowość w mojej szafie. Jest to torebka Timeless Mini od Totsa. Powiem szczerze, że nie słyszałam o ich istnieniu i wyświetliła mi się ta torebka w reklamach, jako rekomendowane na stronie Moliera 2. Wow, po prostu zobaczyłam ją i to była miłość od pierwszego wejrzenia, gdyż poszukiwałam cały czas torebki w kolorze brązowym. Jak widzicie, kształtem no, nawiązuje bardzo do tej Valentino, jest praktycznie identyczna, natomiast no, nie miałam właśnie tego koloru i tutaj, co jest idealne, to ta skóra właśnie jest taka chrupowana, więc nic mi się nie zarysuje i tą torebkę mogę również właśnie nosić na co dzień, ale również na wyjścia, bo tutaj mamy pasek również odpinany i ponownie torebka jest mega pojemna. Och, no coś wspaniałego, więc śmiało. Portfel, telefon, tutaj kluczyk mam, no wszystko, słuchajcie, mi się mieści wbrew pozorom w takiej malutkiej torebeczce, bo przyznam się szczerze, że z miłośnika wielkich torebek stałam się miłośniczką małych, takich wygodnych i pojemnych torebeczek zarazem, gdyż wcześniej po prostu praca mi na to nie pozwalała, to jest raz, a później urodziły się dzieciaki, gdzie również potrzebowałam wielkiej torebki, żeby móc ze sobą zabrać praktycznie cały świat. Także kiedy teraz dzieci troszeczkę podrosły, to mogę sobie pozwolić na mniejsze torebeczki i no z tego najnowszego zakupu, słuchajcie, jestem naprawdę bardzo zadowolona. Tutaj dodatkowo jeszcze malutka kieszonka. No, coś wspaniałego. Udało mi się również ją kupić podczas przecen. No i kupiłam ją minus 50% na stronie Moliera, więc czasami warto i to warto zaglądać na takie strony, gdzie są przeceny, gdyż przeważnie te markowe rzeczy, one nie są przeceniane. A tutaj udało mi się i dlatego się na nią zdecydowałam. Gdyż powiem szczerze, że ceny poszybowały po prostu tak w górę, że w pewnym momencie stwierdziłam, że nie będę kupowała nic takiego mega drogiego, ewentualnie jak mi się coś trafi albo naprawdę bardzo, bardzo spodoba, że nie będę mogła się oprzeć. No i udało się. Udało mi się znaleźć tą torebkę Tots Timeless. Powiem szczerze, że nie mogłam nigdzie jej znaleźć, żeby Wam ją podlinkować. Nie wiem, czy to jest już model discount. Nie wiem, czy to już jest model, który nie jest w sprzedaży. Udało mi się znaleźć na stronie Tots, ale gdziekolwiek indziej, żeby jakby kupić ją, to nie widziałam, więc możliwe, że po prostu ten model już wyprzedają, stąd też okazyjna cena. I to są już wszystkie moje markowe torebki. Posiadam w swojej kolekcji jeszcze kilka torebek typu premium. Myślę, że możemy je również pokazać w tym filmie, gdyż no, to będzie wówczas moja cała kolekcja. I od czego by tutaj zacząć? Może od tej, którą najbardziej lubię, uwielbiam i z którą się nie rozstaję. To jest moja szoperka od Ralpha Laurena. I słuchajcie, tą torebkę kupiłam w TK Maxie, więc ona kosztowała połowę ceny i jest najczęściej noszoną torebką przeze mnie. No, wszystko się mieści. I fakt, nie ma ona zapięcia, aczkolwiek tutaj zip, ten kliczek mi wystarcza, że torebka jest zamknięta. W środku ona ma również taką saszetkę, która jest przypięta, no i wówczas tutaj noszę jakieś wartościowe rzeczy, więc nie boję się tak bardzo o to, że nie ma tego zamka. Poza tym, tak jak powiedziałam, ja teraz już tak często nie podróżuję, nie latam, raczej to jest torebka na zakupy, do wyjścia z dzieciakami i tak dalej. Także to jest pierwsza z moich takich torebek typu premium, bardzo udany zakup, skóra w kolorze brązowym. Trzymała się dotychczas bardzo dobrze, mam ją już od kilku lat, natomiast ostatnio zauważyłam, że te narożniki zaczęły mi się wycierać.
naprawdę ostatnio, bo wcześniej na to nie zwracałam uwagi, także bardzo i to bardzo udany zakup. Kolejna moja torebka marki Premium to jest torebka Tory Burch, którą kupowałam na Zalando kilka lat temu, ładnych kilka lat temu. Bardzo podobał mi się kolor biały, taki marynistyczny styl. Wyobrażałam sobie, że ona będzie pięknie wyglądała z białymi lnianymi rzeczami oraz granatowymi, gdzieś element czerwieni, taki bardzo marynistyczny styl. I w ten sposób ją noszę i się bardzo sprawdza. Natomiast był taki moment, kiedy przez ostatnich kilka lat po nią nie sięgałam, nie wiem, po prostu jakoś coś mi nie pasowało i stwierdziłam, że ją sprzedam. Nawet, słuchajcie, chyba wystawiłam na jakiś portal ogłoszeniowy, ale ja nie jestem dobra w tych portalach, nie umiem sprzedawać rzeczy, nie siedzę, nie odpisuję na te wiadomości, gdyż tego jest czasami tak dużo, że nie jestem w stanie się odgrzebać, więc torebkę zostawiłam i w tym roku ją wyjęłam i jestem bardzo zadowolona, że się jej nie pozbyłam, gdyż jest to piękna, wakacyjna torebka, o którą tak naprawdę nie trzeba się tak bardzo troszczyć, gdyż to jest płótno, znaczy to nie jest płótno, to jest takie tworzywo, które po prostu można wytrzeć ścierką, także... I rozmiar jest bardzo taki poręczny, gdyż nie jest to taka typowa szoperka, jak ta wcześniej moja Ralph Lauren, tylko jest troszeczkę mniejsza, no i zmieści się tutaj naprawdę wiele. Całkiem niedawno kupiłam jeszcze taką torebkę, natomiast to było na chwilę przed tą. I powiem szczerze, że to nie jest to. Kupiłam ją na Zalando, tam jest długi okres zwrotu. Próbowałam ją przymierzać do wielu stylizacji. Natomiast tak, to jest firma premium, Claudie Pierlot. I... no coś mi w niej nie pasuje. Zdecydowanie nie jest warta tych pieniędzy, które za nią dałam, więc... jeszcze z nią nigdy nie wychodziłam, tylko przymierzam ją do stylizacji i powiem szczerze, że... chyba ją zwrócę, gdyż znalazłam zamiennik i zdecydowanie będę wybierała bardziej tą torebkę od tej. Podoba mi się połączenie płótna jasnego z brązową skórą i takie torebki na przykład od YSL mega mi się podobają, ale po prostu ceny były zbyt wysokie, więc sobie odpuściłam i tutaj stwierdziłam, że to jest fajny zamiennik, trochę inspiracji Chloe, ponieważ tutaj jest to kółko, ale generalnie torebka jest na nie, więc myślę, że ją będę zwracała. I jako ostatnie chciałam pokazać jeszcze mój najnowszy zakup, który kupiłam sobie na wakacje, a mianowicie jest to plecaczek od Longchamp. I generalnie w swojej szafie nie mam żadnego plecaczka, z oczywistych powodów, ponieważ po prostu za nimi nie przepadam. Zawsze nosiłam właśnie torebki na ramię, przeważnie to była ta torebka Chloe, Marcy. Natomiast w związku z tym, że jedziemy na wakacje, że będzie sporo wycieczek, często mnie to ramię boli, więc stwierdziłam, że przydałby się jednak taki elegancki plecaczek, który... będzie pasował do mojej garderoby i dlatego zdecydowałam się na skórę w kolorze brązowym, plecak granatowy. To jest plecak, który zamawiałam w sklepie Noble Palace, Noble Place, Place. Będąc w Warszawie odwiedziłam ten sklep, przeglądałam torebki i miałam zamówić sobie taką torbę, ale jakoś nie wyszło. Głowę miałam zajętą innymi sprawami. Natomiast teraz postanowiłam zamówić ten plecaczek i jesteśmy tuż przed wakacjami, więc będę go testować i powiem Wam, jak się sprawdzi. Natomiast bardzo fajne jest to, że można go po prostu złożyć. Teraz czekajcie, tylko on pokażę. Nie jestem dobra w tym składaniu, ale udało mi się. I tada, zobaczcie, jak mało miejsca zajmuje, więc jest bardzo poręczny, praktyczny. No i super, tu jest takie tworzywo, które również możemy, jak coś się wyleje, to się nic nie stanie, można przetrzeć ścierką i gotowe. Ja na początku jak wyciągałam z opakowania, mówię, ojejku, wysłali mi mini torebkę, mówię, co to jest? Ale później tak ją otworzyłam i super pojemny plecaczek. Ponadto mam w swojej kolekcji również kilka koszyków, które są niezbędne latem. I takim oto sposobem, może zacznę od pierwszego, to jest kosz z Pretty Home, to jest sklep z pięknymi rzeczami do domu, z którym często nawiązuję współpracę, no i kiedy pojawiły się te kosze z Majorki, to Madzia mi od razu napisała, mówi, Beata, musisz go mieć i musisz go pokazać swoim widzom, bo z pewnością się spodoba i faktycznie mega go lubię, jest bardzo praktyczny, wszystko się mieści i to jest mój must have do zabierania ze sobą na plażę. Rok później również w sklepie Pretty Home pojawiły się te same kosze, tylko z mniejszym rozmiarem. One mają tutaj skórzane rączki i ten koszyk jest dużo poręczniejszy. Zabieram go również ze sobą latem. Nawet, słuchajcie, tak na co dzień do noszenia, do sklepu czy co, nie tylko na plażę. Jest bardzo poręczny. Lubię taki look. Takie trochę boho.
Wiecie, z zelenianą koszulą czy sukienką wygląda pięknie. Także są dwie wersje. Nie wiem, czy są trzy. Może. Jeśli one są dostępne, to Wam podlinkuję je również właśnie w sklepie Pretty Home. Ale bardzo i to bardzo lubię te kosze. W zeszłym roku chyba kupiłam sobie taki kosz w H&M-ie, ponieważ te białe paseczki wyglądały chyba jak jedna z markowych torebek, dokładnie nie pamiętam która, a w tym czasie kupiłam sobie białe klapki, no i ten koszyk mi się fajnie sprawdził, noszę go właśnie ze sobą do tych klapek. I już totalnie ostatnia torebka to jest moja kopertówka, którą zamówiłam na AliExpress. Kosztowała grosze, ale jest mega, mega fajna, przepięknie wygląda do sukienek wieczorowych, letnich, na wieczorne wyjścia z mężem, na kolację. Słuchajcie, jest naprawdę rewelacyjna. Co ja tutaj mam? Nawet mam korek, oh my gosh. Tutaj mam korek z Grecji z zeszłego roku, byliśmy na Krecie, nie, byliśmy na Rodos, jako pamiątka. Więc ostatnio nosiłam tą kopertówkę właśnie wtedy, no i z pewnością na te wakacje również ze mną pojedzie. Mega wygodna, mobilna i kosztowała niewiele. I oto jest moja cała kolekcja torebek. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to proszę dajcie po sobie kciuk w górę. Napiszcie mi proszę w komentarzach poniżej, jaka jest Wasza ulubiona torebka, jaką torebkę chcielibyście kupić i dlaczego. Chętnie się tego dowiem, więc proszę zostawcie mi informacje w komentarzach poniżej. A ja w takim razie żegnam się z Wami serdecznie. Dziękuję bardzo za uwagę, za to, że obejrzeliście ten film. Jeśli te torebki, które tutaj wymieniłam, będą dalej w sprzedaży, to postaram się Wam je podlinkować. Być może ktoś będzie chciał z tego skorzystać. Także mam nadzieję, że ten film uznaliście za pomocny. W razie jakichkolwiek pytań, to oczywiście piszcie w komentarzach. Trzymajcie się ciepło, dzięki bardzo i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia w następnym filmie. Buziaczki, pa, pa!